Witam Państwa ponownie w Teatrze Wielkim w Łodzi, w którym tuż przed kolejnym lockdownem udało się zrealizować niecodzienne wydarzenie. Koncert inscenizowany prezentujący operę Giuseppe Verdiego Don Carlos. Został on przygotowany w dwóch wersjach obsadowych. Pierwsza w wykonaniu światowych gwiazd operowych, druga z udziałem gwiazd łódzkiego teatru. Dzięki temu już za chwilę Don Carlos w obu fantastycznych obsadach. Pod hasłem Don Carlos kryją się znakomite gwiazdy formatu światowego, które udało mi się zaprosić do tego wspaniałego projektu. To Aleksandra Kurzak, Roberto Alania, Rafał Siwek, Andrzej Dober, Monika Ledzion i znakomici nasi wspaniali artyści Teatru Wielkiego w Łodzi. Nad całością muzycznie czuwa Władimir Kiradziejew, a koncepcję reżyserską opracował Michał Znaniecki. Natomiast scenografie tworzą znakomite obrazy mistrza Wojciecha Siódmaka. Mnie szczególnie urzekła w Don Carlosie muzyka, cała orkiestracja, dramatyzm tej orkiestry, no i wszystkie partie wokalne, gdzie mamy mnóstwo ansambli do zaśpiewania, gdzie rzadko się spotyka w operze, żeby było aż tyle ansambli, tym bardziej dla tenora, który nie ma żadnej arii akurat w tej operze. Ale ogólnie muzyka jest przepiękna. Tak jak powiedział Dominik, muzyka jest cudowna, ale pamiętać musimy również o tym, że to jest wspaniałe libretto. Europa w czasach Wielkiej Inkwizycji może być również doświadczeniem dla nas w dzisiejszych dniach. Poza jest to pierwsza moja verdiowska rola, którą wykonuję. Myślę, że będzie to początek nowej przygody z partiami verdiowskimi dla mnie, więc jestem bardzo szczęśliwy, że mogę akurat tą rolę jako pierwszą wykonywać. Don Carlos przede wszystkim jest operą wszechczasów. Uważam, że jest to najważniejsza, najpiękniejsza opera, gdzie są cudowne linie melodyczne, gdzie każdy głos może tak naprawdę popisać się wszystkim, co ma. Co ma najlepszego? Swoją techniką, swoją barwą. To jest przegląd wokalny najpiękniejszych głosów, jakie można usłyszeć w operze. Oprawiono w cudowną, najpiękniejszą muzykę bel canto. To jest ten dojrzały Verdi, który już
On nie prosto się stara zrobić melodyczną muzykę, która się będzie się podobała na masy i tam chór Żydów będą zaśpiewali wszystkich masowy. Tutaj są głębokie emocje związane z religią, związane z miłość do ojczyzny. Dla publiczności jest po prostu jeden teatr, w którym się dzieją dużo rzeczy emocjonalnych, pełna romantyka i przepiękne melodii zrobione w jedna niesamowita instrumentacja na duża, mocna orkiestra. Mówi się, że Trubadur jest operą dla czwórki najlepszych śpiewaków na świecie. Powiedziałbym, że Don Carlos jest operą dla piątki takich śpiewaków, bo jest pięć bardzo trudnych, wymagających ról, każda bardzo złożona dramaturgicznie, choć przyznam, że moja, króla Filipa II, chyba najbardziej kompleksowa. Teatr Wielki w Łodzi jest takim miejscem, do którego bardzo, bardzo chętnie wracam. Panuje tu świetna atmosfera. Dość trudno jest takie wydarzenie zorganizować. Panu dyrektorowi to się udało i to jest wielka jego zasługa. Myślę, że będzie to wydarzenie sezonu operowego w tym roku w Polsce. Moja partia, a śpiewam tutaj księżniczkę Eboli, jest partią cudowną. Jest partią przewrotną. Na początku zaczynam bardzo wesoło, zaczynam niewinnie. Kończę niestety jako bardzo zła kobieta. I oczywiście poziom trudności tej partii jest też bardzo duży, ale ja bardzo lubię wyzwania, lubię wysokie partie do zaśpiewania i lubię bardzo temperamentne partie. To jest, powiedziałabym, dla mnie wymarzona obsada. Absolutnie. Top on the top. Śpiewa się z nimi w ogóle jakbym była jak na jakichś wyżynach wokalnych uniesiona. Prawie osiągam tutaj poziom aniołów. Za 17 lat nie śpiewałem. Cieszę się, że mam tę możliwość jeszcze w wieku prawie 60 lat zaśpiewać pozę. A jest to specyficzna partia, tak? Bo to jest wysoko napisane. Od prawie roku takiego dużego przedstawienia na scenie nie śpiewałem i 17 lat nie śpiewałem Carlosa, więc jestem trochę zmobilizowany, że tak powiem, do tego.
Don Carlos jest bardzo skomplikowaną operą, długą i bardzo ciężką dla śpiewaków. Jest to dzieło wspaniałe i świetnie skomponowane przez Giuseppe Verdiego. Żałuję tylko, że zapomniał napisać jakąś arię dla tenora, bo wszyscy w obsadzie mają wspaniałe arie, ale to nie zmienia faktu, że w całej operze jest mnóstwo znakomitej muzyki. Jest absolutnie opera wyjątkowa, bardzo w sumie rzadka pod względem traktowania wszystkich solistów, wszystkich postaci tej opery, gdzie właściwie nie można powiedzieć, kto ma główną rolę. Muzyka jest absolutnie przepiękna, przecudowna. Zaliczyłabym właśnie Don Carlosa do tych, powiedziałabym, powiedzmy, trzech najlepszych jego oper. Miałam przyjemność debiutować niedawno w Operze Paryskiej, także jest to moje drugie spotkanie z tym dziełem i jestem szczęśliwa, że mogę zaśpiewać właśnie w Polsce dla Państwa, dla mojej kochanej publiczności. Partnerem programu jest Teatr Wielki w Łodzi.